Witajcie przy kolejnym queście eventowym. Zaczynamy go u babci Hani. I rozpoczęliśmy questa. Ona nas przenosi na jakąś inną mapkę. I tutaj rozmawiamy z dziewczynką. Ale jeszcze quest nazywa się Sekretne Śledztwo. Jak podchodzimy do tej dziewczynki, to zaczyna się dialog. Teraz usłyszeliśmy jakiś wiatr, to chyba wychodzimy na dwór. Nie, jednak wróciliśmy do domu babci Hani. Rozmawiamy z nią jeszcze raz. I teraz musimy pójść na mapkę Włości Mikołaja do pracowni. I do pracowni możemy wejść tędy i w prawą stronę, albo po prostu od razu drzwiami tędy. I najpierw musimy porozmawiać z gburowatym szkodnikiem. On stoi tutaj. Teraz do pakowatora. On jest po prawej stronie stołu. I na końcu do skrzata kierownika, on jest tutaj, już robiliśmy z nim jakiegoś questa. I za dużo od nich się nie dowiedzieliśmy, teraz idziemy na Włości Mikołaja, czyli wychodzimy stąd. I musimy iść na kordy 36-54. To będzie gdzieś tutaj. Pucuś Jansen. To ten skrzat przy wyjściu i wejściu do tej mapki. Rozmawiamy z nim. I teraz wracamy do babci Hani. Wejście do jej domku jest na dole po lewej stronie, tutaj. Rozmawiamy z nią. I musimy chwilę zaczekać. I po 5 minutach rozmawiamy z babcią Hanią. I ona nas przenosi na inną mapkę. Jesteśmy na mapce przed domem Mikołaja, tylko w nocy. I teraz musimy iść do stajni reniferów. W stajni reniferów idziemy do Rudolfa. I teraz wychodzimy przed stajnię. I musimy podejść do beczki, która jest tutaj, obok wejścia do pracowni. I wchodzimy do pracowni, która jest obok. Tutaj idziemy do prezentów, które leżą na stole. I wchodzimy na parter. Nie możemy przejść, więc musimy pójść naokoło. Jednak wchodzimy do magazynu, który jest tutaj na dole. A tu też nie możemy. Spróbujmy jeszcze raz tu. No i tu też się nie da. Więc wejdźmy przed dom i spróbujmy wejść frontowymi drzwiami. I jesteśmy tutaj. Podchodzimy tutaj do tych drzwi, którymi nie mogliśmy wejść z drugiej strony. I musimy podążać za odciskami kopyt. Tu są, teraz tu. I one prowadzą na górę. A, to był koniec questa. Jakiś dźwięk było słychać, ale za szybko klikałem. A dostałem tylko 2 waluty i doświadczenie. W tym questie to tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych questów. Cześć!